Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Tutaj Elżbieta i kanał ELAU Rękodzieło. Witam Cię bardzo serdecznie i gorąco zapraszam do obejrzenia nowego filmu. Miłego oglądania! Dzień dobry, dzień dobry! Witam Was i dzisiaj coś, co robiliście razem ze mną ostatnio, gdzie było tutorialek, taki mały kursik z wykorzystaniem tych fioletowych papierów. No i cały notesik wygląda tak. Jest po prostu przesłodki. Tu Wam pokażę te perełki, jak wyschły klej. To naprawdę takie kropelki rosy. Przecudownie wyglądają. Zobaczcie, jak to się mieni pięknie. Więc taki letni, dziewczęcy, w fioletach, nieprzeładowany, a w środku notesik wygląda tak. Odwiążę już wstążeczkę. Prosto, prawda? I składa się z raz, dwa, trzy, czterech, pięciu. Tu możecie zerknąć sobie z 5 książeczek. Papier jest taki, no mówię, około 150 gram, więc może służyć nam jako szkicownik, albo jako notesik, albo jako pamiętnik. Jestem z niego bardzo zadowolona. No i już tak poszalałam trochę i poleciałam po bandzie i zrobiłam kolejne, tylko jak widzicie, ten jest w porównaniu do tych, to jest taki, o, wysokość jest ta sama, ale te są trochę dłuższe, czyli takie pionowe. No i ten ma złocenia. Złocenia na grzbietach. Koronkę. Proszę mi tu ostrość chwycić. O, ostrość. Proszę bardzo, jaka śliczna korona. Mam jej jeszcze troszkę. To jest taka taśma pasmateryjna. Trochę złoceń gdzieś tak chlapań. Na grzbiecie, jak już Wam mówiłam, od góry i od dołu też są. I znowu ostrość. O. No i złocenia są tutaj z maski, taka mandala, a na środku przyklejony jest taki guziczek. Cudowny. Tekstura takiej jakby tkaniny. I to jest tkanina i złoto wokół. Cudowny. Bordowa wstążka, tym razem szerokości 12 mm. I w środku ten sam papier, który był w poprzednim, czyli taki delikatny fioletowy. I mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, również 5 książeczek. I pokażę Wam. Rozkłada się nam cudownie, proszę bardzo. Więc nic tu się nie musimy obawiać. O! I książeczki tutaj, ten sam papier. Tak trzeba troszeczkę potwierać, bo on jeszcze nie był otwierany, a jak pamiętacie, ja go trochę tutaj czyściłam papierem ściernym, więc może się tam gdzieś posklejać kartka do kartki. Ok, czyli kolejny gotowy. I już tak pojechałam po bandzie i nie zauważyłam, że trochę wybrudziłam tutaj pastą złotą i to na tyle. Trochę mnie to wkurza, ale i tutaj mamy tak, koroneczka beżowa, beżowy papier ze szkicownika, koroneczka, koronka jest taka gumowa, taka wiecie, wstążeczka delikatna różowa, więcej już tu nie ma nic, to chyba zakleję, wkurza mnie te złoto, wygląda jakby było brudne. I w środku znowu mamy. Otwieramy i tutaj mamy też raz, dwa, trzy, cztery, 5 książeczek. Otwierany, proszę bardzo. I na tyle. Ten tył mi się tutaj tak, o, trzeba go jeszcze wyrobić. No i co? I takie 3 moje nowe notesiko szkicowniki. Ja myślę, że sprawią przyjemność. Wkładam na razie do mojego woreczka ze skarbami. Tam już jest mnóstwo poprzednich, które możecie zobaczyć w tym filmiku. I jeszcze w tym filmiku. ale wszystkie filmiki do tych notesików będą też w opisie do tego filmu, więc dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę. Takie 5 minutek dla kanału ELAU Rękodzieło. Łapki w górę, subskrybujcie i piszcie, co byście jeszcze chcieli zobaczyć, bo na pewno notesików powstanie jeszcze trochę więcej. Trzymajcie się cieplutko i pa pa!